21 kg karp. Cześć, witam Was na mojej kolejnej zasiadce. Tak jak Wam wspomniałem we wcześniejszym filmie, jestem na łowisku Spalona. Spalona, strefa ciszy koło Legnicy. Zasiadka będzie trwała 3 dni. Jeśli chodzi o wodę, no to jest woda duża, woda głęboka, ze zróżnicowanym w ogóle dnem. Są wyjścia z 8 metrów, nawet na 5,5 na takie góreczki. I nie jest... coś już tam piknęło. Takie góreczki, więc naprawdę jest gdzie wywieźć zestawy. Ja jestem na stanowisku numer 17. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda opis teraz stanowiska. Bardzo fajny pomysł właściciele wpadli, naprawdę super. Na wodzie są markery. Byłem tutaj rok temu, no to czegoś takiego nie było i nie za bardzo było wiadomo, jakie stanowisko gdzie łowi. Jaką mam taktykę na tą wodę? Taktyka jest prosta, idę w prostotę. Wyciągnąłem troszeczkę wnioski z poprzedniej zasiadki rok temu. Jak to będzie wyglądało? Trzy zestawy. Na ostro, na śmierdząco i jednego robię łamańca, śmierdziel z ostrym. I co będzie wchodziło w grę? Mam kulki takie robione przez siebie Hot Demon, takie bardzo, bardzo pikantne udało mi się zrobić. Drugie mam kulki wątrobowe, mam jeszcze kulki rakowe oraz squida. I na tym będę bazował, a jeszcze mam kulki ryba czosnek i na tym będę bazował i przełamywał to ewentualnie pop-upami, żeby troszeczkę tą kuleczkę zbalansować, więc pokażę Wam, jak nęcę, jaki przypony łowię oraz jak wygląda to dno. Postaram się nagrać Wam z echosondy widok, to dno w ogóle wygląda. No i cóż, zapraszam Was na film, dajcie łapkę w górę i lecimy z tematem. Zasiadkę czas zacząć, a z nią trzeba zrobić oczywiście zanętę dla ryb. Ja tutaj pierwszą z trzech, jaką będę robił, to jest zanęta złożona z kulek wątrobowych, zalana również wątrobą, śmierdzący pelet oraz konopie. Porobiłem sobie wiosną takie paczuszki, mam tutaj konopie, trochę kukurydzy, próżniowo to jest zapakowane, naprawdę trzyma bardzo długo. Do tego kuleczki wątrobowe własnej produkcji, nie puste, pokażę Wam z bliska, bo naprawdę są super, bardzo ładne kulki, świetnie pachną, znakomicie pracują, oraz pelet, granulacja 12 i 18 czy tam 20, taki będzie, oraz liver, czyli wątroba. I od czego zaczynamy? Ja sobie tutaj wsypuję trochę kulek, tak żeby jeszcze na jedną kartkę mi taką mniejszą chociaż zostało. Teraz konopia. Konopię dodaję dlatego, trochę to ryzykowne moim zdaniem tutaj może być, ponieważ tu jest sporo dużego leszcza, ale ryby uwielbiają konopię. Tam daję tylko trochę. Ona pozwoli mi przytrzymać rybę w łowisku. Jest świetnym nośnikiem zapachu, smaku, a będzie tutaj zalewajka. Jak widzieliście też na innych moich pewnie filmach, ja nie zalewam dużo, ale tutaj jesteśmy na Spalonej, gdzie ten zbiornik jest bardzo duży. Jest głęboko, tej ryby jest dużo i ta ryba jest bardzo duża. Dlatego decyduję się na zalewanie, po to, żeby tą rybę szybciej sprowadzić w łowisko oraz żeby ją przytrzymać ilość. Wstępnie sobie to mieszam. Jeszcze trochę peletu. No i w sumie mam resztę tych kulek. Nie miałem ich, niestety są dużo. Końca zasiadki powinno, no musi mi to starczyć, ale nie obraziłbym się, gdyby zabrakło. Mamy to wstępnie przemieszane, teraz wjeżdża liver. Trzeba sobie tylko najpierw pomieszać. I zalewamy to wątrobą. Tyle wystarczy. To się potem fajnie wszystko obkleja. Świetny zapach to ma, nie śmierdzi, bardziej jest taki słodki. Zobaczcie, pięknie będzie. Wszystko obklejone.
tak tutaj prezentować się będzie nasza zanęta pod wątrobę, podnęcenie na wątrobę. Mam nadzieję, że przyniesie to nam piękne ryby, ponieważ no, to jak to wygląda, jak to pachnie, jest naprawdę świetną sprawą. W końcu mam pierwsze branie, kuleczka wątroba podbita hot demonem 14 mm. Na co, tak jak widzieliście, wywieziony na bardzo ładną górkę z 9 na 5 metrów. Pełno łuski. Bardzo ładna rybka, za chwilę zważymy. Oj, mamy co tutaj ważyć. Jest, mamy zielska trochę, bo tutaj nam jeździł przy brzegu jest troszeczkę zieleniny. Oj. Koń. Pięknie zapięty w dolną wargę. Blowback rig, tak jak widzieliście na longshanku. Kuleczka, wątroba, podbita, bałwanek. Odpinamy. Piękny, praktycznie czysty pysk. Kilka razy tylko rybka była kłuta. Przed chwilą go zważyliśmy. 11700. Piękny, pełnuski karp. Praktycznie czysty pysk. Ja wam go pokażę. Piękna rybka. Jeszcze chciałem tutaj powalczyć troszeczkę w kołysce. Całego mnie ochlapała, jak widzicie. Ładne, bardzo delikatne branie, dosłownie kilka pików, poniosła tylko lekko hanger. Bardzo ładnie szła, przy brzegu dała popis, po zielsku, prawo, lewo i nęcenie proste, czyli śmierdzący pelet, kulka wątroba, zalane to likwidem wątrobowym, kuleczka wątroba plus 14 mm, hot demon, który się tutaj znakomicie sprawdza, blowback rig, prościzna. I mam nadzieję, że jeszcze nam wejdą kolejne. Jeśli to są najmniejsze, to jak najbardziej chętnie poznam te większe. Wypuszczamy rybę, czekamy na kolejne, oby większe. Jest to tak naprawdę pierwsza noc, jeszcze nawet nie noc, mamy koło godziny 21 i takie piękne ryby nam wchodzą. Lecimy dalej z tematem. Mamy drugiego i ponownie wątroba podbita 14 mm. Hot demonem, piękny, pełnołuski grubas. Szedł po prostu jak worek ziemniaków. 12800. 12800. Piękny, pełnołuski karp. Taktyka się sprawdza. Tutaj on tu szalał strasznie. Piękna, piękna bestia. 12800. Piękne karpie, naprawdę. To już drugi na wątrobę podbitą hot demonem. Robi to robotę. Naprawdę, piękna rybka. Czysty pysk, nie kłuta prawdopodobnie w ogóle jeszcze. Najfajniejsze jest to w ogóle na własne przynęty, że ta przynęta działa, nie? Bo ja wszystkie kulki, które tutaj wam pokazuję, to robię sam. Piękna rybka, 12800, zwracamy jej wolność. No i czekam, kurczę, na jeszcze większe. Czas na kolejną zanętę, tym razem coś na ostro. Jeśli chodzi o komponenty, no to tak samo jak w innym wypadku konopia, kuleczki mojej produkcji a la Hot Demon. Za chwilę wam je pokażę z bliska. Zalewajka Hot Demon, na tej bazie też są zrobione te kulki oraz, tak jak widzieliście wcześniej, śmierdzący pelet. I zaczynamy sobie od wsypania tutaj konopi. Konopie są świetnym nośnikiem w ogóle smaku, zapachu. One są też tłuste, więc troszeczkę ich tutaj damy, żeby coś w tej wodzie się działo. Następnie kulasy. Będę na pewno zimą nagrywał, to wam pokażę, jak takie kulki się robi. O. Tutaj jest zmielona papryka piri piri, dodatki ostre, liquid hot demon, pikantna papryka, słodka, prażone konopie. Naprawdę kuleczki, mam nadzieję, że tutaj będą robić robotę.
dajmy dwie takie dobre garście. Jeszcze troszkę i jedną, ok. Teraz pelet, czyli wstępnie sobie to trochę przemieszam. No już wygląda świetnie, teraz pelecik. I czas to zalać. Tyle starczy, żeby jeszcze było na raz. Nie ma tego dużo, co prawda, ale jest bardzo wydajne. To odstawiamy na pół godzinki, godzinkę, żeby to wszystko przyjęło ten liquid, ten zapachy, te smaki się wszystkie przegryzły i wybłysk. No pachnie to niesamowicie, wygląda też. O, mam nadzieję, że karpiom również się coś takiego spodoba. 21 kg karp. Nie wyglądał. A więc to tak wygląda 20-kilowa ryba. Słuchajcie, mamy coś niesamowitego. A mianowicie trzecia ryba tej zasiadki. Na wątrobę 14 mm popa pokazała się moją życiówką 21 kg. Równe 22,300 z matą, kilo 300 wyłożyła mata. Równe 21 kg. Piękna ryba, moja życiówka. Mam nadzieję, że jeszcze może się coś pobije. Ale aktualnie tak wygląda 21 kg karp ze spalonej. 21 kg. Ledwo go podniosłem. Cześć, mówiłem, że opowiem wam troszeczkę o tym stanowisku, jak ono w ogóle wygląda. Jesteśmy na 17. Tak, tutaj mamy oczywiście regulamin. I coś, co jest bardzo super ekstra pomysłem, to zaznaczone po prostu w pancie liniami, tak, gdzie sięga i jak sięga moje stanowisko. I że max 190 metrów można wywozić. Na wodzie są markery graniczące na prawo, tak, i na środek. Pokażę wam, jak to wygląda mniej więcej to stanowisko na wodzie, żebyście wiedzieli. Jak już się udało mi się to, że tak powiem, obczaić. Więc tak, jeśli chodzi o tą mapkę, to ja tak naprawdę mam stanowisko od tego punktu, tak, bo tu się kończy płot i od płotu dopiero mogę odtąd łowić, tak, i tutaj gdzieś na samym środku, no nie będzie tego widać, ale no jest skierowane na wprost, tak naprawdę tutaj jest marker graniczący z stanowiskiem numer 18 i stanowisko ciągnie się tak po linii ukosu, jakbym szedł po tym markerze, tak, no to mam do tamtąd, tutaj mam od tego miejsca do tego miejsca. Ponieważ niedawno opiekun przestawił ten marker bardziej w lewo, więc żeby to stanowisko nie sięga aż tak w prawo. Ale wywózka, jeśli chodzi o to, gdzie mam słuchać teraz zestawy, bo to też chciałbym wam powiedzieć, gdzie łowię w tym miejscu. Znalazłem miejsca na około 180-170 metrach. Jedno mam tylko na około 100-120. Więc łowię stając tutaj, gdzie mam wędki, tak, tu jest skarpa, tam był grill. Łowię na, znalazłem góreczkę na tym świerku, takim, może będzie za chwilę widać, o, tutaj jest góreczka. I teraz tutaj, gdzie mamy ten krzak w tym miejscu, o, w tym miejscu jest krzak, tam mam widziany kolejny zestaw i stamtąd wychodzą mi wszystkie ryby. A trzeci zestaw, czyli tą prawą wędkę,
z fioletową żyłką. Mam nawinięte, mamy wywiezione od tego markera gdzieś tak 120 metrów i tam też wychodzi tak z 8 na 5. Pod tamtym krzakiem żółtym, o tutaj wychodzi też z 9, z 8 na 5, 5,5 nawet, więc naprawdę jest znakomita góreczka i stamtąd właśnie, z tamtej górki były te wszystkie piękne konie, które widzieliście. Jest, słuchajcie, kolejna ryba. To już czwarta tej nocy. No, taktyka się sprawdza naprawdę świetnie. Kuleczka wątrobowa podbita ostrym pop-upem pod demo 14 mm. Nęcone, tak jak było pokazane na filmie. No i cóż, mamy kolejną 20, 20 plus, 21 kilo, tym razem piękny pełnołuski. Zafundował mi niesamowitą walkę. Jak wyruszył w lewą stronę, to myślałem, że skończy na stanowisku numer 15. Ale udało się go ujarzmić. Postaram się wam go tutaj zaprezentować. Naprawdę jest piękny. Pięknie, piękna, pełnołuska, po prostu maszyna. Jeszcze teraz zaczął padać deszcz. Chyba przez zmianą pogodę tak pięknie biorą. Kolejne 21 kg. Myślałem, że dwa razy w ciągu nocy pobiję swoją życiówkę, no ale nie, równe 21. Tak jak tamten, piękna, pełnołuska maszyna. Zwracam mu wolność. Czekam na kolejne. No czekamy na te większe, bo tu jeszcze takie są. Początek drugiego dnia, poranek. Jak było widać, jak minęła nocka, no to udało mi się pobić swoje PB, wcześniej 15700, później 21 kilo i kolejne 21300 tak naprawdę. Ja potem doważyłem matę i ryba miała 21300 kg, ten pełnołuski. No taktyka, tak jak mówiłem, no ta wątroba wymiotła po prostu, kuleczki wątrobowe. Będę kiedyś nagrywał filmik, jak robię kulki i to różne. Więc możecie jakby dać suba, żeby tego i łapkę, żeby tego nie przegapić, bo na pewno to wrzucę, ale to będzie raczej później, ale nie, dobra, już nie o tym. Ryba. Pierwsze branie w ogóle w nocy to było 11,5, pełnołuski, później był drugi, troszeczkę większy, 12,800 praktycznie, z tego co pamiętam. No i później miałem branie. Branie było bardzo delikatne, tego pierwszego 21 kg karpia, bardzo delikatne. Praktycznie przyholowałem go bez jakichś, nie wiem, wysiłku. Fajnie pojeździł, bo była walka, ale ja się spodziewałem czegoś innego po takim karpiu. Nigdy nie złowiłem wcześniej 20. Później było przebicie, że tak powiem, mniejszą sztuką, 12,5 kg. Mniejszą sztuką, no, ale miała tak około 12,5 kg. I później branie naprawdę takie typowo leszczowe, czyli opad, bardzo powolny opad. Podbiegłem pod kija. Zestaw wywieziony, słuchajcie, na 180 metrów, ja podnoszę wędkę, on jedzie, więc mówię, jest ciekawie. Strasznie jeździł, no nie umiałem go po prostu zatrzymać, myślałem, że wyląduje na dwa stanowiska obok, tak szedł w bok. No i udało mi się w jednej nocy pobić tak naprawdę swoje dwie życiówki. Wszystko brało na wątrobę podbitą 14 mm pop-up Hot Demon, na longshanku, blowback rig. Wszystko się zgadza. Zanęta, widać, robi robotę, bo ściąga tą rybę. Miejsce jest dobrane odpowiednio. Są efekty. Lekcja odrobiona. Zobaczymy, co będzie później. Jak widzicie, nie sypię dużo, ale to jest konkret. Mógłbym nasypać więcej, ale sypię tylko i wyłącznie tyle, ponieważ po pierwsze musi mi to starczyć tutaj na 3 dni. Jak ryba wejdzie w łowisko, no to ja dużo towaru, za dużo nie wziąłem. Ale idziemy w jakość, czyli jakościowe kulki, pelet, zalewajka oraz konopie, i to musi nam starczyć. I lecimy i zobaczymy, co przyniesie ta wywózka. Drugi dzień naszej zasiadki, mamy godzinę 10, jesteśmy po śniadaniu. Takie też również delikatne branie, piękna ryba, bardzo długa walka, 18400. Weszły w to łowisko naprawdę. Wątroba z tym popkiem robi po prostu pomianę straszną.
Już wam go pokazuję. $18,400 Blowback Rig, wątroba plus Hot Demon. Piękna ryba. No i wraca do wody. Już prysznic mamy dzisiaj za sobą. Chciałbym wam teraz pokazać przypon, na który tutaj łowię Blowback Rig, jak ja sobie go wykonuję i jak to wszystko tutaj wygląda i dlaczego tak pięknie zapina te ryby i dlaczego tak świetnie on tutaj w ogóle nam działa. Co będziemy potrzebować? Stoper, mi kółeczko, gumkę, wiadomo, opcjonalnie, miękką plecionkę. Ja to robię na miękkiej plecionce, wiadomo, nożyczki, kulki, haczyki. Ja tu mam ze sobą longshanki, szóstki. Używam też czwórek, ale takie ze sobą teraz mam. To sobie odłożę. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, żeby sobie na początku wyciągnąć kawałek plecionki, gdzieś tak tyle, to jest około 30-30 paru centymetrów. Ja wolę troszeczkę dłużej, żeby mi się lepiej wiązało. Dzięki temu mam taki większy komfort, bym powiedział. I teraz gdzieś miałem nóż, zrobię to nożyczkami. Drążę sobie w kulce, to taki mój mały sposób, drążę sobie w kulce tutaj taki półkrąg, takie wgłębienie właśnie na pop-upa. Pewnie część z was to robi, nie, ja tutaj nic, że tak powiem, no nie, Ameryki nie odkryłem, koła na nowo nie zbudowałem, ale według mnie ta przynęta się wtedy, ten bałwanek jakoś tak się lepiej prezentuje, nie wiem, lepiej to jest jakoś, nie wiem, wyważone, no bo ten pop-up jednak troszeczkę w tej zwykłej kulce siedzi. O, udało się, dopasowuje, super. Nabijam sobie to już na igłę. Najpierw popka i tak w środek tej kuleczki. Okay. Jest nabite. I teraz co robię? Ja nie używam stoperów, to jest zbyt takie troszeczkę, powiem, upierdliwe dla mnie. Ja sobie robię dwie takie pętelki, dwa takie guzki, ile sobie odmierzam. Tutaj gdzieś mniej więcej wejdzie mi stoper, czyli na tej wysokości tutaj powinien być pęk, który nam będzie stopował tą większą kulkę. Wiecie, że ta kulka pracuje, ona rozmięka i potem będzie nam po prostu zjeżdżać z tego włosa, tak? Nie będzie to działało tak, jak ma, tak jak miałoby to działać. Można oczywiście użyć stopera i zakładać zawsze na włos stoper, aczkolwiek to działa równie dobrze. Stoper będzie na o tyle fajny, że jak macie zwykły włos, to możecie sobie regulować tym stoperem w zależności co założycie, tak? Czy dwie dwudziestki, dwie dwudziestki czwórki, jak macie bardzo długi włos, jakiegoś bałwanka, tak? Więc no, jeśli chodzi o to, no to naprawdę fajnie. Jeszcze miałem zaciskacz, ale zrobię to sobie palcami. Odcinam zbędny kawałek i montuję już sobie to na włos. O, widzicie? I teraz ten guzek, jeszcze igła jest w kulce pop-up, przeciągam. O, tu mi się troszeczkę pojawiło już włosa. Stoper. Ten stoper się trochę zagłębia, więc musicie zrobić sobie ten przypon tak i ten włos ustawić. Ten guzek, żeby wam się ze stoperem zgrywało. W sensie, czy ten stoper wasz wchodzi w kulkę, czy jest po prostu płaski, nie? To też jest istotne. O, ładnie teraz mi zablokowało. Nic tutaj nie ma prawa się rozdzielić. I teraz, najbardziej taki newralgiczny moment, bym powiedział. Ja strasznie tego nie lubiałem, dlatego kiedyś nie łowiłem tak na tym przypon, ponieważ irytowało mnie zawiązanie tego kółeczka w odpowiednim momencie. Ja sobie znalazłem taki patent, jakby, ja wam go pokażę. No chyba jak ktoś umie tak od razu szczelić na haczyku, bo oczywiście jeszcze kółeczko może być na haczyku, to super. No nie wiem, ja jakichś takich zdolności nie mam, więc co robię? Odwracam sobie haczyk i wycelowuję sobie te oczko na taką wysokość i tak ustalam włos, jaki mi odpowiada, tak żeby oczko znalazło się pomiędzy grotem a zadziorem. Jak już mam to ustalone, to chwytam sobie po prostu te oczko w palec, tak? Zaciskam sobie tutaj to, o, robię tutaj pętlę pod kulką. Przekładam plecionkę. Tylko trzeba to zrobić tak sprytniej widocznie. Mamy to.
i wiążę sobie to kółeczko. I dopóki ono jeszcze nie jest zaciśnięte, to jeszcze mogę je tutaj sobie ewentualnie poprawić i już zacisnąć nad hakiem. O. I teraz, wiadomo, nakładam sobie to oczko na haczyk. I tak miało być. On w tym miejscu miał się znaleźć i taki długi włos chciałem osiągnąć. Nie bójcie się długich włosów, to naprawdę, naprawdę, słuchajcie, to robi robotę. Ryba się o wiele lepiej zapina. O wiele lepiej. Nie boi się przede wszystkim tak tej przynęty i ciężej jej jest wypluć po prostu taki przypon dłuższy. W sensie nie przypon, tylko włos. Dobra. Ja owijam tylko 3 razy, zaciskam to sobie. Tak się to na razie prezentuje, ale to nie koniec. Wiadomo, trzeba jeszcze zakończyć to pętlą. Więc tak samo można pojedynczo, można podwójnie. Ja wiążę pojedynczo i to w zupełności wystarcza. Nic się z tym wszystkim tam później mi nigdy nic się nie stało i odpukać. Też sobie to zacisnę. Jednej rzeczy nie wziąłem, ale to jest sekund 5. Ciężarka. Bo jeszcze będzie potrzebny nam ciężarek, żeby wypozycjonować ten haczyk w dolną wargę ryby. I zawsze jest pytanie, gdzie go dać? No, ja go daję około 3,5-3 cm, tak? Tyle jest od haka. Mam nadzieję, że to widać. Zaciskam sobie tą śrucinkę i w tym momencie spuśćcie. Jeśli leży zestaw, to już jest gotowy praktycznie. Od razu jest wypozycjonowanie w dolną wargę ryby. Tu nie trzeba żadnych pozycjonerów. Zwykła śrucina. Przekonałem się do zwykłej śruciny, bo z pozycjonerami no tak średnio łowię, ale średnio wolę pozycjonować haczyki pod względem właśnie do ciążenia bądź ułożenia włosa. Nasz szypon, słuchajcie, jest gotowy. Na coś takiego, na taką prościznę, można by powiedzieć, łowią się piękne konie. Nie kombinujcie z przyponami, proste jest najbardziej skuteczne. Czas na kolejną. Tym razem będzie to squid. Squid również gdzieś na wcześniejszym filmie z małej Szwecji. Napakowany skorupkami jajek, mączkami i innymi dodatkami. Naprawdę kuleczka robi robotę. Raz. Dwa. Trzy takie garstki. Do tego oczywiście konopia. Śmierdzący pelet. Wstępnie sobie to przemieszam. Tutaj pójdzie rak. Dema strasznie gęste. Konsystencji troszeczkę jak budyń. Pokażę wam jak to wygląda. W środku to ma kawałeczki skorupek rakowych. Zobaczcie jakie to jest gęste. O, coś takiego wlewamy. To nam fajnie obklei naszą zanętę. Tyle w zupełności wystarczy. To samo, przemieszamy. Jak widzicie, zanęty, które robię, to jest no, głównie śmierdzią. Tutaj ryba głównie jeździ na śmierdząco, na ostro, więc staram się tutaj je po prostu czymś zachęcić. Kombinuję. Nie wiem jeszcze na co ta ryba będzie tutaj reagowała, więc staram się różne tutaj kombinacje, że tak powiem, alpejskie wykonywać. Przed nami 3 doby. Powinno coś się zadziać. I tak się to prezentuje. Finalnie, gdzie wszystko jest pięknie obklejone tym likwidem rakowym, są kawałki skorupek, pancerzyków, to wszystko będzie nam pięknie
w wodzie pracowało razem z konopią. I takie coś wjeżdża na trzeci kij. W końcu doczekaliśmy się, słuchajcie, rybki. Przepiękna walka, weszła mi po drodze w zaczep. Mamy ostatnią noc. Przez dzień nic się praktycznie nie działo. Zero w ogóle jaki oznak żerowania. Tym razem rybka wyszła mi z prawego kija. Wwiozłem około 30 metrów za górkę. No i mamy tego efekt. Zmieniłem troszeczkę, że tak powiem, na tym kiju nęcenie, ponieważ nie nęciłem tym, co miałem na haku. Albowiem nęciłem bardziej pikantnie tą zanętą, którą widzieliście, ale na haczyku postanowiłem się troszeczkę zmienić taktykę, zmienić przynajmniej przynętę i wjechał tak samo Hot Demon z wątrobą 20 mm, popek wątroby, popek Hot Demon 14 i mamy tego oto piękny tutaj efekt, już wam go pokazuję, 17,5 kg pięknej pełnouskiej bestii, piękna rybka. Tej okazałości strasznie waleczna, piekielnie silna, wraca do wody, czysty pysk, nie kłuty praktycznie, tak się prezentuje moja wieczorna zdobycz, oby nie ostatnia. Mamy godzinę 3 w nocy, do 11 jeszcze kupa czasu. Minął nam trzeci dzień zasiadki, za chwileczkę będziemy się pakować. Nagrywam wam z namiotu, bo na dworze, no jak widzicie, leje, pada deszcz, wieje, jest strasznie przyjemna pogoda, jedna z tych moich ulubionych do zwijania właśnie sprzętu. Jeśli chodzi o ryby, no to udało nam się złowić 7 sztuk. Dzisiaj w nocy ostatnia, 17,5 kg pełnouski. Tak naprawdę od piątku, od godziny 10 do niedzieli, do godziny 3 w nocy nie było brania. Cała sobota była po prostu bez pika, cała noc z piątku na sobotę była bez pika. Co się nam tutaj sprawdziło na tej zasiadce? Oto to, co wam pokazywałem, tak? Czyli wątroba 14 mm pop-up Hot Demon na long shanku. Blowback rig i to robiło tutaj naprawdę robotę straszną. Zero spinek, każda ryba była pięknie, mocno zapięta w dolną wargę. Tutaj nie było w ogóle szans na jakiekolwiek spięcie się ryby. Zanęta długo pracowała, ja sobie ją tutaj rozsypałem troszeczkę pod brzegiem, zobaczcie jak drobnica sobie z nim radzi. No to zanęta też na długo, długo naprawdę tutaj pod tym brzegiem nam leżała. Sprawdziła nam się tak naprawdę najbardziej wątroba. I później jeszcze jedno branie, jakie miałem, te ostatnie w sumie, to zanęciłem inną zanętą, ale przynętę dałem tą samą i też była ryba, też było branie, więc chyba udało mi się znaleźć na tej zasiadce takiego killera swojego tutaj, gdzie udało mi się naprawdę bardzo ładnie połowić to piękne sztuki, jak widzieliście, bo to wątroba własnej produkcji, kuleczka, więc tym bardziej jestem z tego zadowolony. Wam dziękuję za obejrzenie filmu, zostawcie łapkę w górę, suba, jeśli uważacie, że chcielibyście więcej takich materiałów pooglądać i zapraszam was na kolejne produkcje, mam nadzieję, że już takie w bardziej scenerii mocno jesiennej.